Mówimy o książce, o nowej książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego. No i te łowy chyba się zaczęły jakiś czas temu. I o jakie łowy tu chodzi? O zagrabienie, zdominowanie, zawłaszczenie i zniszczenie Polski jako państwa. Bo my, widząc te orgie afer, koncentrujemy się przeważnie na złodziejstwie, na chciwości. I to jest zrozumiałe, no bo doświadczenie życiowe nas uczy, że przeważnie chodzi o pieniądze. Natomiast musimy pamiętać, że jesteśmy krajem przyfrontowym, i w kraju przyfrontowym, tam gdzie chodzi o pieniądze, bardzo często chodzi o ruble. Kaczyński chce nie tylko nas okraść, chce nie tylko okraść państwo i społeczeństwo. Kaczyński chce państwo polskie zniszczyć. Dlaczego? Dlatego, że państwo zawsze w jakiś sposób, dopóki istnieje, dopóki istnieją fundamenty państwa, to państwo, przynajmniej teoretycznie, przynajmniej potencjalnie, jest w jakiś sposób neutralne. Partia rządząca, choćby nawet takie państwo sobie zagarnęła, to jednak jest czymś innym niż państwo. I dopóki to państwo jakoś istnieje, wierzymy w nie, wszyscy obywatele w nie wierzą, no to łatwiej jest później odbudować, łatwiej jest później je odbudować, odbudować taką sytuację, w której mamy jakieś neutralny wspólny fundament naszej egzystencji narodowej. Taki fundament, który służy nie tylko partii rządzącej, ale wszystkim obywatelom. Kaczyński chce nas pozbawić tego fundamentu. Chce nas pozbawić wszystkiego, co jest od niego niezależne. Nic, co jest niezależne od Kaczyńskiego, nie może istnieć w kraju Kaczyńskiego. Taki jest jego cel. Jeśli państwo myślą, że przesadzam, to proszę sobie policzyć. Media, które teoretycznie mają wszystkich obywateli w miarę możliwości bezstronnie, rzetelnie, uczciwie informować. Media publiczne mające być wzorcem takich mediów, takim kręgosłupem w ogóle całej sfery medialnej, zostają zawłaszczone natychmiast i przeobrażone w obrzydliwą tubę propagandy w rosyjskim stylu, co zresztą nie jest dziwne, bo Kaczyński jest sprytny, ale nie jest geniuszem. 95% swoich pomysłów importuje z Rosji. Media prywatne się wykupuje przy pomocy koncernu paliwowego. To samo zrobił Putin w Rosji. Tam Gazprom kupował niezależne media, tutaj Orlen. I żeby było jeszcze śmieszniej albo smutniej, Putin dokonywał tych przejęć przy pomocy swojego bliskiego współpracownika, sprawnego menedżera, który się nazywał Michał Lesin, który pokierował spółką Gazprom Media i przejmował te redakcje niezależne. I hasło pana Lesina, którym on się chwalił, brzmiało ja wsio magu, czyli wszystko mogę. I w Polsce mamy dokładną kopię. Pojawia się nagle sprawny pisowski menedżer Daniel Obajtek, jego reklamowany hasłem Daniel wszystko mogę Obajtek. Czyli Kaczyński ma swojego Lesina i też go wysyła do Gazpromu, chciałem powiedzieć, do Orlenu, żeby mu kupował media. Inne media się zastrasza, bo niestety media są coraz słabsze, nie wytrzymują konkurencji z mediami społecznościowymi, więc kiedy im rząd zabiera ogłoszenia, reklamy spółek Skarbu Państwa i zastrasza je kosztownymi procesami, no to media kładą uszy po sobie i krytykują władzę półgębkiem w sposób, który tej władzy rzadko kiedy realnie szkodzi. I nagle nie ma już niezależnej informacji, albo jeśli jest, to trzeba jej bardzo szukać, prawda? Sobie wyszukać na YouTubie Reset Obywatelski na przykład. I co nie dla każdego jest łatwe, nie dla każdego to jest pierwszy oczywisty wybór. Po drugie, sądy właśnie. No, sądy to podstawa uczciwego, rzetelnego państwa i neutralnego. Jakiś człowiek, zakładamy, że niezawisły sędzia,
bezstronnie rozsądza konflikty, również te pomiędzy państwem a obywatelem. I to Kaczyński próbuje zlikwidować, zawłaszcza całkowicie prokuraturę, urządza kampanię nienawiści do sędziów po to, żeby ludzie nie chodzili do sądu, nie wierzyli sądom. Przy pomocy Ziobry obsadza prezesury sądów swoimi ludźmi, zastrasza niezawisłych sędziów, prześladuje ich. I pamiętajmy, kto zyskuje, kiedy sądy słabną, kiedy ludzie nie chcą iść do sądu, kiedy boją się iść do sądu, kiedy sędzia boi się być sędzią? Kto na tym zyskuje? No, władza, partia rządząca. A ja bym powiedział inaczej nawet. Oczywiście, że władza i partia rządząca, ale doświadczenie włoskie uczy, że na tym zyskuje mafia. Mafia zaczyna sądzić ludzi. A w tym przypadku władza i partia niestety to jest tylko grzeczne określenie dla mafii, jaką Kaczyński tworzy. Supermafii, która nam próbuje zastąpić państwo i wszystkie autorytety. Bo dalej, atakuje się i znieważa, ośmiesza, dyskredytuje lekarzy. I to jeszcze w sytuacji, kiedy mieliśmy wielką pandemię, być może będziemy mieć następne nieszczęścia. No przecież to jest działanie wbrew życiu i zdrowiu obywateli. Jeśli im się wmawia, że lekarze są nieuczciwi, nieprofesjonalni, łapczywi, że nie można im ufać. Wspiera się różne teorie spiskowe, antykowidowe, antyszczepionkowe w ten sposób. Pośrednio, ale się wspiera. Teorie, które też są przecież szerzone przez Rosję. Nauczyciele, szkoła. No minister Czarnek doprowadził szkołę do takiego stanu, do stanu, który doprowadził ją do, zrobił z niej narzędzie jakiejś brutalnej średniowiecznej indoktrynacji, dodatkowo jeszcze od strony technicznej zdezorganizowane. I każdy rodzic, któremu zostało coś w portfelu jeszcze, no robi wszystko, żeby przenieść dziecko do prywatnej szkoły. Wreszcie księgowość, no absolutna podstawa naszej gospodarki, naszej państwowości, naszego bytu. Przez 20 parę lat, przez 30 lat byliśmy przyzwyczajeni do tego, wierzyliśmy, że choćby góry skakały, choćby nie wiem co się działo, to w marcu polski księgowy będzie wiedział, ile mamy podatku zapłacić w kwietniu. A potem przyszedł tak zwany Polski Ład, który nie jest ani polski, ani nie jest ład. I nagle się okazało, że nawet księgowi tego nie wiedzą. Tylko mają wróżyć z fusów, czy też z tweetów pana Morawieckiego na temat naszej skarbowości i systemu podatkowego. Nie mają tak naprawdę żadnych wytycznych. W momencie krytycznym okazało się, że nie mają żadnych wytycznych, żeby wyliczyć podatki. No po co to jest robione? Przeobraża się nasze państwo w bagno, w moczary, na których nie ma żadnego stałego punktu, na którym można stanąć, żadnego gruntu. Po co? Po to, żebyśmy zrozumieli, że jedynym gruntem jest wola Jarosława Kaczyńskiego. I jedynym stałym punktem na tych moczarach jest labirynt bunkrów, które Kaczyński buduje. To jest jego partia, to są jego prywatne spółki, to są jego fundacje, to są spółki Skarbu Państwa, które zagarną, to są instytucje rządowe, które zagarną, instytucje publiczne, to są służby. Tam można się schronić, znaleźć pracę, jakiś przytułek w tym ogólnym chaosie, pod warunkiem, że człowiek Jarosława Kaczyńskiego słucha. I tutaj mamy pewne zderzenie, bo z drugiej strony widzimy staruszka, który wzbudza zaufanie, który ma dwa inne udy, najczęściej brudne, niezaszurowane, że gdzieś tam nie ma no łupież przede wszystkim, prawda, koszula wychodząca gdzieś tam ze spodni, rozpięty rozporek, prawda, na dodatek rozpowszechnia się informacje, że ten dziad już taki zbudzający zaufanie, to on w ogóle nawet konta nie ma bankowego, no, nie ma prawa jazdy, w ogóle to się nie umie nigdzie poruszać, bo prawda, no gdyby wyszedł na ulicę, to pewnie by się zgubił, że nigdy nie zrobił żadnych zakupów,
i tak dalej, się okazuje, że ten ciepły, taki, taki zwykły człowiek, który tak wygląda zwykle, no jest człowiekiem, który buduje mafijne państwo, który nam zrabował państwo, który wyłowił nam państwo, złowił nam państwo. To teraz powstaje takie pytanie, czy mamy się z niego śmiać, czy mamy się jego bać? Czasem zdrowo jest od czasu do czasu pośmiać się z przeciwnika. Mam natomiast wrażenie, że my się z Jarosława Kaczyńskiego zbyt często śmiejemy, zaśmiewając właśnie nasze obawy, a taki śmiech prowadzi do lekceważenia. A on o tym doskonale wie i to wykorzystuje. Był taki szef mafii w Nowym Jorku, którego nazywano Adfather zamiast Godfather, czyli dziwny ojciec zamiast ojciec chrzestny. On przez 30 lat udawał chorego psychicznie. Co rano wychodził na długi spacer po Nowym Jorku, bełkocząc coś sam do siebie i zachodził do jakichś dziur, piwnic, właził do jakichś restauracji, gdzie niby żebrał o jakieś grosze. Policja go przez lata lekceważyła, dopiero po wielu latach się zorientowała, że przecież on jak wchodzi do takiej restauracji, to jakąś karteczkę zostawia komuś i zorientowała się, że on rządzi sporą częścią Nowego Jorku. Myślę, że to jest może nie do końca pasujące, ale częściowo dobre porównanie do Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajmy, że jak on zaczął swoją karierę? On zaczął karierę bardzo wcześnie, jako dziesięciolatek. On zaczął swoją karierę jako aktor. I to było doświadczenie, które go bardzo mocno ukształtowało. To było jego, można powiedzieć, pierwsze wejście na scenę publiczną. I kogo on grał? Grał postać dość głupkowatą. A już jako bardzo młody człowiek, dziecko, zorientował się, że taka gra mu dobrze wychodzi i że dzięki niej nawet jest na ekranach kin w całej Polsce. On walczył sam ze sobą przez lata. On był przez całe dziesięciolecia, kusiła go taka wizja, że on jednak może stać się przywódcą polskiej klasy średniej. Chciał tego, próbował tego, tworzył kluby biznesu przy partii Porozumienie Centrum. Kusiło go to również dlatego, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę niezwykle gardzi biednymi ludźmi i w pierwszych dziesięcioleciach swojej kariery wyrażał to nieraz publicznie. W wywiadach mówił, że Polak z klasy pracującej to jest idiota, alkoholik, który pije wódkę i ogląda pornosy i nie można mu ufać. Jednak po wielu próbach zrozumiał, że znowu musi grać kogoś głupszego niż jest i że musi udawać przyjaciela tej klasy pracującej, bo klasa średnia Jarosława Kaczyńskiego nie kupi. I stał się w ten sposób tak zwanym trybunem ludu, obrońcą biednych rzekomym. Zaczął tę grę już w latach 2004-2005, ale potrzebował aż 10 lat, żeby się przełamać do tego, żeby biednym ludziom w końcu rzucić jakieś ochłapy w postaci 500+. Myślę, że jego pogarda dla jego własnych wyborców jest jeszcze większa niż jego pogarda dla nas, tylko nie może się do tego, nie może się do tego przyznać. Uważam, że jest niezwykle sprawnym graczem. Tak jak mówiłem, nie jest geniuszem, ale jest sprytny i świetnie adaptuje rosyjskie pomysły do polskiej rzeczywistości. Czy się go bać? Nie wolno go niedoceniać. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest bardzo groźnym wrogiem i musimy oczywiście przestać go traktować jak postać komiczną. On chce, żebyśmy go lekceważyli, musimy przestać go lekceważyć. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że on jest wrogiem zewnętrznym. Zdrada polskich interesów, którą obserwujemy,
osiągnęła taki poziom, że nie możemy już uznawać Jarosława Kaczyńskiego za jakieś tam sobie polskie zjawisko, tylko polski problem. Nie, on jest z tej samej paczki, z tej samej sieci agentów politycznych, co Donald Trump, Matteo Salvini, Marine Le Pen. I tak go należy traktować. No nie traktujemy pani Marine Le Pen przecież jako wyrazicielki woli i ducha Francji. Francji, która no ma wpisany w swój polityczny genotyp, w swoje geny polityczne ma wpisaną no, wolność, równość i braterstwo. Pani Marine Le Pen to spadkobierczyni faszystowskich kolaborantów, która została teraz kolaborantką neostalinistów, kolaborantką Putina. Prawda? To nie ma nic wspólnego z wolnością, równością i braterstwem. No, Putin nie ma nic wspólnego z wolnością. Kremlowscy bankierzy, którzy sypali miliony pani Le Pen, nie mają nic wspólnego z równością. I tak samo, mimo że Kaczyński bardzo udatnie się pozuje na przedwojennego polskiego inteligenta, oczytanego, ale zaściankowego przed nami, a przed ludem pozuje na prawdziwego Polaka z ludu, co to kocha pierogi i disco polo, to mamy do czynienia tylko z teatrem i trzeba ten teatr trzeba lekceważyć, a Kaczyńskiego nie. Bo pamiętać, że to jest bardzo sprawny gracz, który nas oszukuje i robi to tylko, i w tej grze ma tylko, ta gra ma tylko dwa cele. Zrobić dobrze Kaczyńskiemu i zrobić dobrze Putinowi.